Witaj w podcaście CWS Życie to Rozwój. Ja nazywam się Piotr Turek i poruszam z moimi gośćmi tematy związane ze sportem i rozwojem osobistym. Zapraszam do słuchania. Dzisiejszym moim gościem jest Zuzanna Sobczak, trenerka, fizjoterapeutka, zawodniczka CrossFit. Na swoim koncie posiada również jako pierwsza kobieta tytuł Top Team 5 gwiazdek oraz pierwsza w Polsce uzyskała międzynarodowy tytuł Iron Maiden. Witam Cię serdecznie, Zuzo. Cześć Piotrek, bardzo mi miło za zaproszenie. Bardzo dziękuję za zaproszenie. No i fajnie, że dzisiaj będziemy mogli porozmawiać. Dzisiaj porozmawiamy sobie troszeczkę szerzej o treningu siłowym, ale w kontekście kobiet. Zuza, takie pierwsze pytanie, które mi się nasuwa. Jakie w ogóle profity może mieć kobieta z takiego treningu siłowego? No, to jest coś, co chyba jest teraz, dużo się mówi o tym, w jaki sposób tak naprawdę kobiety czerpią korzyści z treningu siłowego. Dużo jest informacji na temat tego, że zdecydowanie trening siłowy będzie lepszym wyborem niż na przykład trening cardio, chociażby w kontekście budowania sylwetki. Czyli przede wszystkim przez to, że budowana jest masa mięśniowa, której kobiety nie posiadają zbyt dużo, jesteśmy w stanie uzyskać lepsze efekty w postaci spalania tkanki tłuszczowej, ale też jesteśmy w stanie lepiej operować kształtowaniem samej sylwetki, czyli jesteśmy w stanie budować to, co nas interesuje, jakby podkreślić jedne partie, wpływać na inne, także tą sylwetkę sobie kształtować w taki sposób, jaki nam się podoba. Ponadto tutaj jest jedna rzecz, o której warto wspomnieć. Bardzo wiele kobiet nie wygląda tak, jakby chciało. Nie przez to, że może nie do końca ta tkanka tłuszczowa się zgadza, ale głównym powodem jest przede wszystkim są wady postawy, które występują. Czyli okrągłe plecy, lekko zaokrąglony brzuszek, czy chociażby przodopochylenie miednicy będzie powodowało, że ta sylwetka będzie dużo mniej atrakcyjna i właśnie trening siłowy może bardzo mocno ją nam tutaj kształtować i zmieniać. Także przede wszystkim to, co się dzieje w kontekście takiej ochrony przed kontuzjami, wyprowadzania wad postawy, to będzie coś, co w przypadku pań będzie dawało bardzo fajny, efektywny tak naprawdę wizerunek. Co dalej? No, adaptacja na stres, czyli trening zarówno jak jest takim stresorem, tak samo jak wszystkie sytuacje, które gdzieś tam nas spotykają w życiu. No i kobiety bardzo dobrze tutaj trenując są w stanie się adaptować do stresu, jaki mają także w życiu. Także to jest kolejna rzecz, o której warto wspomnieć, takie przygotowanie na czynniki stresowe życia codziennego. No i oczywiście przemiany hormonalne, jakie zachodzą w organizmie kobiet, czyli bardzo ważne znaczenie ma tutaj poprawa między innymi insulinowrażliwości, czyli trening siłowy bardzo mocno wpływa na poszczególne hormony, wyrównując między innymi to, jak reagujemy na cukier i na naszą dietę i to, że to wszystko pozostaje ze sobą w homeostazie. Powiedz mi, Zuzia, jak już jesteśmy tutaj przy hormonach, to jak trening siłowy wpływa tutaj na hormony i jak ogólnie cykl menstruacyjny wpłynie na efektywność treningową? Jeśli chodzi o sam cykl menstruacyjny, nie chcę tutaj bardzo dużo się rozwodzić, bo jest to temat, o którym chciałabym tak naprawdę, o którym bardzo chciałabym, żeby powstało z niego szkolenie. Szkolenie, które chciałabym realizować z Pawłem Jurczyńskim z Pod Sztangą. Chcemy właśnie wypuścić całe szkolenie na temat tego, w jaki sposób ten cykl menstruacyjny wpływa na kobiety i w jaki sposób można pod cykl menstruacyjny stworzyć cały plan treningowy. Niemniej jednak już dla takiej waszej wiedzy to no musimy wiedzieć, że tak naprawdę cykl menstruacyjny składa się z czterech faz, czyli samej menstruacji, która trwa około 4 dni, z fazy folikularnej, która trwa 9 dni, potem następuje owulacja trwająca 1 dzień i faza lutealna, która trwa nawet do 14 dni. No i to, co jest ciekawe, w tej fazie folikularnej faktycznie kobiety odnotowują duży wzrost siły, czyli zaraz po menstruacji one czują się dużo mocniejsze i faktycznie są w stanie znosić większe obciążenia, natomiast w fazie lutealnej to sobie spada w taki sposób, że faktycznie już bardziej te przemiany hormonalne się pojawiają i może tutaj być odczuwalny lekki spadek. Także między innymi przez to jesteśmy w stanie operować objętością i intensywnością w treningu i dopasować tak naprawdę wszystkie składowe programowania treningu kobiecego pod dokładnie cykl hormonalny. Oczywiście mówimy o sytuacji, kiedy kobiety nie są na tabletkach antykoncepcyjnych, tak? Czyli nie są na żadnej terapii hormonalnej. Mówimy tutaj o osobach, które jakby są zupełnie świeże w tym temacie i możemy sobie właśnie operować tylko na podstawie naturalnej pracy z hormonami.
A powiedz mi, Zuza, mogłabyś nam zdradzić, w jakim terminie możemy się spodziewać tego szkolenia? To będzie w tym roku, w przyszłym? Chcielibyśmy je wypuścić w tym roku. Tak się właśnie szykowaliśmy, jakiś wstępny webinar z Pawłem, ale coś nam się nie zebrało. Mieliśmy kilka podejść, ale bardzo byśmy chcieli, żeby to było jeszcze w tym roku. Tam trochę już, że tak powiem, najwyższy czas, żeby coś się zaczęło w tym kontekście dziać. Także mam nadzieję, że się uda i że jeszcze w tym roku faktycznie przed Bożym Narodzeniem gdzieś tam na jesień się pojawi to szkolenie. Okej, to czekamy. Powiedz mi, Zuza, wiele kobiet też obawia się, że zaczynając przygodę na siłowni, dojdzie u nich do rozbudowy zbytniej mięśni, będą wyglądać jak faceci. Jak to wygląda w praktyce? Ale no oczywiście to jest taki mit, który jest powtarzany. Kobiety jakby mają dużo większy problem z budowaniem masy mięśniowej. Potrzebują, zresztą jeśli myślimy w ogóle o tym, w jaki sposób budować siłę u pań, no to potrzebują one znacznie więcej hipertrofii niż mężczyźni, czyli dużo więcej ćwiczeń akcesoryjnych. No i tak naprawdę dużo więcej takiej pracy nad samym rozbudowaniem sylwetki, a i tak bardzo ciężko jest doprowadzić się do sytuacji, kiedy kobieta zaczyna wyglądać męsko. To jest jakiś taki panujący mit, przekonanie, które oczywiście nie do końca ma przełożenie gdzieś tam w realiach. Jedyny moment, kiedy takie rzeczy zaczynają się dziać, no to kiedy już dochodzi do tego terapia dodatkowymi czynnikami, czyli myślimy tutaj o sterydach, czyli panie niektóre wspomagają się po prostu i zaczynają podbijać sobie poziom testosteronu i wtedy właśnie możemy obserwować, że sylwetki tych pań, które w jakimś stopniu się wspomagają, zaczynają być męskie, zaczynają być bardziej jakby rysy twarzy bardziej zaostrzone, pojawia się jakieś owłosienie zwiększone i te wszystkie cechy androgenne zaczynają się nasilać. Także w tym przypadku owszem, ale w przypadku naturalnego treningu siłowego praktycznie jest to niemożliwe, żeby stworzyć kobietę, która będzie bardzo mocno umięśniona. To jest naprawdę długotrwający proces i wymagający bardzo dużo nakładów pracy, jedzenia, no i czasami jeszcze dodatkowych środków. Ostatnimi czasy też bardzo dużo mówi się, że kobiety mogą w ogóle trenować ciężej niż mężczyźni, to jest prawda? Nie jestem pewna, czy możemy tak powiedzieć, bo znaczy, że i tak układ nerwowy bardziej jest jakby dostosowany pod takie bodźce z maksymalnym ciężarem. I tak, i nie, ponieważ tak, z jednej strony mówimy o tym, że bardzo często panie nie podnoszą aż tak dużych ciężarów jak panowie, czyli faktycznie ich układ nerwowy nie jest narażony na tak duże obciążenie. Ale z kolei też myślimy o tym, że w stosunku do swojej masy ciała, czy w stosunku do swoich możliwości, to dalej są często bardzo duże ciężary. Na pewno kobiety znoszą większe objętości lepiej, czyli możemy tutaj bardziej je zarzucić większą ilością tak naprawdę treningów w tygodniu lub godzin pracy w tygodniu lub po prostu ilością powtórzeń i nie wpłynie tak źle na nie to, jak na przykład na panów. Natomiast nie jestem pewna, czy możemy już powiedzieć, że one mogą trenować ciężej niż mężczyźni. Myślę, że to zależy naprawdę od osoby i od takich indywidualnych, że tak powiem, właściwości danej jednostki. A w kwestii takiej typowo regeneracyjnej może zauważyłaś u siebie albo u swoich podopiecznych, jeśli chodzi o też cykle, powiedzmy, takie treningowe w perspektywie do mężczyzn, czy to się objawia jakoś też lepszymi rezultatami, czy nie? Na pewno jeśli panie doprowadzą się już do etapu przetrenowania, to najczęściej jest to przetrenowanie układu nerwowego, czyli ten układ nerwowy jest dużo bardziej wrażliwy u pani niż u panów. Takie przynajmniej jest moje doświadczenie i mam wrażenie, że jeśli już doprowadzimy do sytuacji, kiedy panie zaczynają czuć się przetrenowane i układ nerwowy zaczyna być zmęczony, no to wtedy bardzo trudno z tego stanu się wyprowadzić, czyli faktycznie jest to długi proces, no ale u panów to często też jest długi proces, natomiast kobiety jakby są znacznie delikatniejsze pod tym względem, po prostu gdzieś tam ten układ nerwowy różnie może reagować na zmiany typu objętości i intensywności. Także to jest jedyna z takich rzeczy, którą zauważyłam. No ewentualnie jeszcze to, jak panie znoszą przerwy w treningu, w sensie pomiędzy seriami, że kobiety potrzebują bardzo często, szczególnie jak prowadzę zajęcia grupowe, to widzę, panie potrzebują znacznie krótszych odpoczynków niż panowie pomiędzy seriami. No i to jest jeden z tych dowodów, że faktycznie one troszeczkę się regenerują szybciej, ale z kolei jeśli już dojdzie do tego duża intensywność, to dużo łatwiej o przetrenowanie pań. Takie jest moje doświadczenie. A powiedz mi, czy jeśli też dobierasz dany trening pod względem tutaj serii, powtórzeń, objętości, intensywności, to masz jakieś znaczące różnice pomiędzy mężczyznami a kobietami?
No, tak jak mówię, panie troszeczkę dostają często ode mnie większą objętość, czyli nie boję się dać im troszeczkę więcej powtórzeń, troszeczkę więcej akcesoriów i troszeczkę bardziej przeładować ten ich plan. No i tak naprawdę potrzebują mniejszych przerw, także też to uwzględniam zazwyczaj w programach, że troszeczkę te przerwy daję im krótsze niż panom. Panom zazwyczaj podkreślam, że w ciężkich treningach, na przykład w siadach czy martwym ciągu, będą potrzebowali nawet do 5-10 minut pomiędzy podejściami. I dodatkowo jeszcze zazwyczaj w planach pań wkładam dużo pracy nad psychiką. To znaczy, że pojawiają się ćwiczenia typu reverse band squat czy deadlift, czyli sytuacja, w której mamy podwieszoną gumę od góry i odciążamy wtedy przysiad. Czyli zakładamy na przykład swój przysiad maksymalny, powiedzmy, że dla jakiejś tam kobiety jest to 100 kg, gumy podwieszone są od góry, przez co ona wychodząc z tą sztangą nie wykonuje przysiadu pełnego 100 kg, ponieważ guma nam troszeczkę tych kilogramów odejmuje. Natomiast w górnej fazie faktycznie te 100 kg czuję na plecach. Jest to tak naprawdę moim zdaniem bardzo ważny czynnik psychologiczny, bo wiele kobiet boi się ciężarów. Tak naprawdę nie wszystkie będą się potrafiły sprawdzić w treningu siłowym właśnie ze względu na to, że boją się ciężarów i nie są gotowe psychicznie na to, żeby podnosić duże ciężary. Nie? I w związku z tym, tak jak mówię, pojawiają się te rewersy, można też zastosować inne ćwiczenia, takie jak na przykład same wyjścia ze sztangą, czy chociażby używanie samej końcówki ruchu, czyli jakieś tam pin squaty, czy board pressy, czyli jakby sama końcówka ruchu zostaje przepracowana, nawet jeśli na początku ta siła jeszcze nie jest na tyle duża, żeby budować ją w całym zakresie, to już jakby psychika działa i podnosimy większe ciężary w samej końcówce ruchu. Nie wiem, czy to jest jasne, ale chyba tak. Tak, Zuza, a powiedz mi, czy obecnie w Trójboju kładzie się również nacisk na taki trening bardziej mentalny, taki motywacyjny w przypadku kobiet, szczególnie tutaj do podbijania takich swoich rekordów, do uzyskiwania jak najlepszych rezultatów pod względem jak największych ciężarów? Na pewno mówi się o tym dużo więcej niż kiedyś, czyli kiedyś ta świadomość tego treningu mentalnego to była taki element, o którym ktoś tam wspominał, ale właściwie to nikt się tym nie zajmował. Teraz już zaczynają się pojawiać nawet jakieś pojedyncze warsztaty, szkolenia z tego, czy chociażby w moim teamie pod sztangą gdzieś tam też co jakiś czas mamy pracę domową do wykonania lub po prostu na jakichś zjazdach spotykamy się z rozmowami na temat tego, co nas motywuje, co nam pomaga w treningu i w jaki sposób my się sami powinniśmy motywować. No to jest coś, co bardzo mocno kuleje, czyli ta psychika treningowa u kobiet. Bo tak jak już wspomniałam, no wiele pań boi się ciężaru, boi się z nim pracować, to jest jedno, ale też bardzo źle znoszą doświadczenie związane ze startem. Czyli przede wszystkim dlatego warto startować od samego początku. Osoby, które trenują trójbój, ale nigdy nie startowały trójboju, to można powiedzieć, że tak do końca nie trenują trójboju, bo właśnie sama jakby mentalność bycia trójboistą polega na tym, żeby startować w zawodach i gdzieś tam mierzyć się ze swoimi dokonaniami. Tym bardziej, że wyniki faktycznie robimy dopiero na pomoście, czyli to pomost zweryfikuje to, co zrobiliśmy na treningu. W związku z tym wiele osób jadąc na zawody zostaje pokonane po prostu psychicznie, czyli zbyt duży jest to dla nich stres, nie potrafią sobie z nim poradzić, właśnie szczególnie panie. Dochodzi do tego jeszcze jakieś tam rozemocjonowanie, zmęczenie wynikające z peakingu. No i różnie się to niestety kończy na zawodach. Może się często okazać, że to nie brak przygotowania fizycznego, ale brak przygotowania psychicznego tutaj niestety nie zagrał i na przykład dana osoba nie zrobiła takiego wyniku, jaki był spodziewany. A co za pozim z takiego doświadczenia zawodniczego, jak już startowałaś tutaj w zawodach trójbojowych, jakie emocje, jakie odczucia towarzyszą ci, kiedy już wchodzisz na podest i masz brać, kiedy już wchodzisz na podest i masz podnosić ciężary? To jest takie osobiste pytanie, ale zdecydowanie taki spokój. Czyli z jednej strony tam jest dużo agresji, bo jeśli ktoś kiedyś obserwował, jak to wygląda samo wejście na podest, to faktycznie jest dużo, naprawdę zależy jaki bój, bo każdy bój trochę wymaga innego nastawienia, ale w przypadku przysiadów to zazwyczaj jest bardzo duże skupienie. Czyli owszem, jest stres wynikający z tego, że chociażby za chwilę będę miała coś ciężkiego na plecach i że to jest pierwszy bój i nie wiem, co będzie dalej,
ale samo wyjście na podest musi się wiązać ze stuprocentowym skupieniem, czyli tak naprawdę wiele bodźców z zewnątrz wtedy do mnie nie dociera, czyli nie słyszę jakiegoś tam krzyku, tego, że są osoby dookoła, nie do końca zdaję sobie sprawę, kto gdzie jest, tylko zazwyczaj staram się wybrać jeden punkt przed sobą, w który patrzę i dokładnie na nim się skupić. Zawsze zdarza mi się przed samym wyjściem, że proszę kogoś z trenerów albo kogoś z kolegów, kto gdzieś tam mnie przygotowuje, o uderzenie w plecy, a to z kolei ma za zadanie troszeczkę jakby zwiększenie tego bodźca bólowego na plecy w taki sposób, żeby to on stał się moim skupieniem, a nie to, jak ta sztanga jest ciężka, nie? Czyli dokładnie jakby połączenie skupienia z tym, żeby odwrócić swoją uwagę od ciężaru na sztandze, wiedząc, że ona będzie ciężka, bo nie można tego sobie jakby zaprzeczyć w głowie, a właśnie dodając to uderzenie. Jeśli chodzi o ławę, podobnie, czyli tutaj dominuje duże skupienie, natomiast martwy ciąg, który zazwyczaj wygrywa większość zawodów, no to już jest stuprocentowa agresja, czyli tutaj bardzo dobrze się jest mocno nakręcić, puścić naprawdę mocną muzykę, no bo tak naprawdę martwy ciąg można pokusić się o stwierdzenie jest najmniej techniczny, czyli jest to po prostu podniesienie ciężaru z ziemi i wymaga przede wszystkim mocnej głowy, braku strachu, no i właśnie takiej agresji i takiej naprawdę takiego zdecydowania, czyli tam faktycznie możemy zobaczyć najbardziej widowiskowe okrzyki i najbardziej agresywne oznaki po prostu nakręcania się na podniesienie ciężaru. Powiedz mi, czy jest w ogóle możliwe podnieść ciężar maksymalny z zachowaną techniką taką treningową, jaką zawsze się uczymy, jaką zawsze ktoś nam tutaj nadzoruje z góry? Moim zdaniem jest możliwe, bo im bardziej wzorzec jest przepracowany jakby w danym kontekście, czyli faktycznie tak jak się uczymy jej treningowo, tym bardziej odwzorujemy go w dniu zawodów. Natomiast oczywiście jakieś tam kompensacje mogą się pojawić, ale pytanie, dlaczego one się pojawiają? Czy zawinił słaby mięsień, czy zawiniło jakieś słabe ogniwo? I to zazwyczaj się dzieje na etapie, kiedy mamy do czynienia z początkującymi zawodnikami, czy właśnie w drugą stronę. I to zobaczymy u tych zaawansowanych zawodników, że u nich bardzo rzadko widać na przykład, żeby zeszły się kolana. Czyli jest to typowo coś, co wynika u tych zawodników mniej doświadczonych albo ze słabości, albo ze strachu i nieumiejętności odpowiedniego odpalania dobrych grup mięśniowych. Zaawansowani zawodnicy raczej nie zaobserwujemy tego typu rzeczy, tylko raczej to będzie ich technika bardziej podobna do treningowej. Więc odpowiadając na Twoje pytanie, Piotrek, powiedziałabym, że właśnie to zależy od zaawansowania danego zawodnika i jak najbardziej uważam, że jesteśmy w stanie do tego dążyć, żeby ta technika była zbliżona do tej, którą reprezentujemy na treningach. Dla wielu kobiet priorytetem jest rozbudowa mięśni pośladkowych. Powiedz mi, Zuza, jakie znasz tipy na rozbudowę tych mięśni? Na czym powinny się skupić kobiety, jeśli chcą rozbudować jak najszybciej te partie? No oczywiście tutaj myślimy o ćwiczeniach wielostawowych, tak? Czyli bez dwóch zdań nie ma co się skupiać na jakby małych ćwiczeniach, tylko warto iść w te wielostawy, czyli ćwiczenia typu martwy ciąg, rumuński martwy ciąg. Warto też zwrócić uwagę, nad jakimi mięśniami pracujemy. Zazwyczaj jeśli sam pośladek bierzemy pod uwagę, no to są to trzy mięśnie, czyli pośladkowy wielki, średni i mały, gdzie średni i mały tak naprawdę współpracują ze sobą i warto między innymi zwrócić uwagę na to, żeby pracować pod różnymi kątami nachylenia miednicy, czyli coś, o czym wiele osób zapomina, czyli pracuje tylko w jednym zakresie, a warto pracować zarówno w pochyleniu, w pionie, jak i w odchyleniu do tyłu, czyli w taki sposób, żeby ta miednica była nachylona pod różnym kątem i wtedy jesteśmy w stanie pracować nad różnymi włóknami mięśniowymi mięśni pośladkowych. Także jeśli tutaj bym miała wymienić najlepsze ćwiczenie, ja osobiście lubię wszelkie odmiany martwych ciągów na jednej nodze. Dla mnie to są najlepsze ćwiczenia, przy których najbardziej czuję między innymi stabilizację wynikającą z mięśnia pośladkowego średniego, ale w ogóle pracę całego pośladka. Dodatkowo to, co panie chcą uzyskać, czyli ten krągły pośladek, to można powiedzieć, że szczególnie na boki to właśnie będzie ten pośladkowy średni, czyli wszelkie ćwiczenia stabilizacyjne na jednej nodze nam tutaj się bardzo fajnie sprawdzą. A bardziej kładziemy nacisk na intensywność czy na objętość?
No, w przypadku pośladka powiedziałabym, że bardziej zdecydowanie na. Jeśli myślimy o sylwetce, to jednak pochylałabym się ku objętości, czyli zdecydowanie troszeczkę więcej tych ćwiczeń różnorodnych niż duża intensywność. To, co też idzie za dużą intensywnością w wielostawach, to jest też rozwinięcie innych grup mięśniowych, takich jak uda. A to jest coś, czego panie bardzo często nie chcą. Czyli jeśli myślimy typowo o podejściu sylwetkowym, to może akurat przysiad niekoniecznie będzie dla wielu z nich jakby ulubionym ćwiczeniem, bo również będzie rozbudowywał udo, a rozbudowane udo troszeczkę zabiera nam wizualnie to rozbudowanie samego pośladka, tak? Bo większe udo automatycznie będzie sprawiało, że ten pośladek będzie się wydawał no, nieznacznie mniejszy niż gdyby to udo nie było aż takie duże. Dlatego jeśli miałabym tutaj coś wybrać, to powiedziałabym, że może w tą stronę. Natomiast namawiam bardzo gorąco jednak do nie podchodzenia tylko i wyłącznie sylwetkowo, tylko podchodzenia też przede wszystkim jakby mając na uwadze to, żeby pracować nad poprawą wad postawy i nad poprawą ogólnej siły i ogólnej sprawności, a nie tylko tego, jak nasze ciało wygląda, tylko tak naprawdę co potrafi. Często też kobiety, bojąc się ciężarów, ćwiczą z własną masą ciała. Czy one są w stanie osiągnąć zadowalające rezultaty pod względem sylwetkowym, opierając się tylko i wyłącznie na takich ćwiczeniach prostowych? Raczej nie jest, jest to dobry początek, tak? Czyli jeśli faktycznie mamy osobę bardzo mało sprawną, to jest to fajny początek, ale wydaje mi się, że tak naprawdę po miesiącu czasu warto by było coś zmienić, bo do każdego ćwiczenia się adaptujemy. Tak samo zaadaptujemy się bardzo szybko do ćwiczeń na masie własnego ciała, a z ciężarem mamy tą jedną fantastyczną możliwość progresji. Czyli nie tylko możemy sobie zmieniać narzędzie treningowe, ćwiczenie treningowe, ale także operujemy samym ciężarem, czyli intensywnością. I to jest to, co będzie miało jakby największe znaczenie w kontekście budowania tego, na czym nam zależy i kształtowania kobiecej sylwetki. A czy powinniśmy kłaść nacisk na więcej treningów na dół ciała? Tak, uważam, że tak. Szczególnie ja lubię rozbudowywać dolne partie i szczególnie lubię dawać to też w treningach swoim podopiecznym, ale jest to też związane z tym, że dół ciała wpływa w największym stopniu na hormony. Czyli tak naprawdę znajduje się tam najwięcej mięśni, bo pracując nad nogami, czyli robiąc przysiady, pracuje także, tak pracują także plecy, brzuch. Dlatego uważam, że jeśli pracujemy nad dużą ilością mięśni, no to automatycznie pracuje, mamy do czynienia z wieloma zmianami hormonalnymi, jest większy wyrzut hormonów wzrostu czy testosteronu i dzięki temu mamy lepsze efekty sylwetkowe i większe spalanie tłuszczu, czyli coś, na czym nam bardzo zależy. Jak budować siłę w przypadku kobiet? Staramy się na bardzo wysokiej intensywności to zrobić, czy raczej na takiej średniej? Jeśli chodzi o. No, wszystko jest dostosowane tak jak u mężczyzn, czyli tu nie do końca możemy powiedzieć, że coś robimy stricte inaczej. To jest to, o czym już mówiłam, czyli większa objętość troszeczkę, bo potrzebują one więcej hipertrofii, troszkę więcej ćwiczeń akcesoryjnych, zwrócenie uwagi na ćwiczenia, które powinny się pojawiać z psychicznego punktu widzenia. No i uważać, żeby ten układ nerwowy nie został przemęczony, żeby to wszystko po prostu ze sobą się fajnie zgrało. Dzięki wielkie Zuza za udział w podcaście. Powiedz mi, gdzie mogą cię słuchacze znaleźć na co dzień? No najbardziej zapraszam do obserwowania Instagrama Zuzanna Sobczak, ewentualnie Facebook Zuzanna Sobczak łamane przez Iron Maiden. Także tam oczywiście możecie się odzywać prywatnie, jeśli macie jakieś pytania. No i zachęcam do tego, żeby faktycznie followować, obserwować. Dodatkowo YouTube, również posiadam swój kanał, na którym staram się nagrywać w miarę regularnie coraz to nowe materiały, odcinki w tematyce fizjoterapeutycznej i treningowej. Oczywiście wszystkie odnośniki do social mediów Zuzy znajdziecie w opisie pod materiałem. Dzięki raz jeszcze Zuza za materiał. Bardzo Cześć! dziękuję, Piotrek. Cześć.